Cześć, witajcie panowie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i będę dzisiaj mówić o bez wątpienia najdziwniejszej sprawie, o jakiej do tej pory czytałam. Brzmi ona bardziej jak scenariusz filmu i nawet powstało kilka filmów z podobnym wątkiem, jednak to wydarzyło się naprawdę i co ciekawe, te filmy nie były oparte na tej sprawie. Historia stała się znana w zeszłym roku, w 2019, i zauważyłam, że również w polskich mediach były na ten temat doniesienia, dlatego zakładam, że część z Was już o tym słyszała. Mimo wszystko mam nadzieję, że dzisiaj dowiecie się czegoś nowego na ten temat. Będę mówić o niewiarygodnej sprawie Natalii Barnett i zapraszam Was do oglądania. Michael Barnett i jego żona Christine mieszkali na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Christine zajmowała się prowadzeniem prywatnego żłobka i para miała już 3 biologicznych synów, gdy w 2010 roku postanowili adoptować kolejne dziecko. Wtedy właśnie trafili na cierpiącą na karłowatość dziewczynkę imieniem Natalia. Natalia urodziła się we wrześniu 2003 roku na Ukrainie. Była sierotą i przebywała w domu dziecka do 2008 roku, gdy przyleciała do Stanów Zjednoczonych w ramach programu adopcyjnego. Od tego czasu przebywała w kilku rodzinach zastępczych, aż trafiła na państwa Barnett. Pamięta, że odwiedzili ją kilka razy, zanim zdecydowali się na adopcję w czerwcu 2010 roku. Tak jak wspomniałam, Natalia cierpiała na rzadki typ karłowatości, który uniemożliwiał prawidłowy rozwój kości. Miała także zaawansowaną skoliozę, która powodowała częsty ból i problemy z poruszaniem się. Mimo wszystko Michael i Christine byli pewni, że będą w stanie zapewnić Natalii odpowiednie warunki i opiekę. Z wywiadów wynika, że na samym początku dziewczynka bardzo dobrze czuła się w nowym domu, wreszcie miała kochających rodziców i rodzeństwo, o którym zawsze marzyła. Miała także poczucie bezpieczeństwa i stabilności. W ciągu kolejnych lat Barnettowie przyprowadzili się do Indianapolis w stanie Indiana i z zewnątrz wszystko wydawało się dobrze układać. Byli zgraną i szczęśliwą rodziną. Tak było do października 2019 roku, gdy świat po raz pierwszy usłyszał o tym, co prawdopodobnie działo się za zamkniętymi drzwiami. Media zawrzały, ponieważ przed sądem stanęło małżeństwo oskarżone o zaniedbanie swojego adopcyjnego dziecka. Zdaniem prokuratury Michael i Christine wyjechali do Kanady, zostawiając swoją niepełnosprawną córkę bez opieki. Wkrótce jednak w tej sprawie wyszły na jaw kolejne fakty, które brzmiały tak nieprawdopodobnie, że większość osób uznała, że to jest zwykła prowokacja i sposób na tanią sensację. W tym miejscu muszę zaznaczyć, że w tej sprawie są 2 zupełnie odmienne wersje wydarzeń. Jedna przedstawiana przez państwa Barnett, a druga przez samą Natalię. Trudno jest stwierdzić, która jest prawdziwa. Oczywiście w tym filmie przedstawię je obie, ale kluczowe jest to, żeby posłuchać obu stron i wyrobić sobie własne zdanie. Mam nadzieję, że to nie będzie zbyt niezrozumiałe, gdy najpierw powiem jedną rzecz, a kilka minut później coś zupełnie odwrotnego. Zacznę od perspektywy Michaela i Christine Barnett. Zdaniem rodziców od samego początku proces adopcji Natalii był stresujący i pracownicy agencji nie zapewnili im odpowiednich warunków do podjęcia decyzji. Podobno dostali tylko 24 godziny na zastanowienie i prawie zagrożono im, że jeśli jej nie przygarną, to trafi do domu zastępczego, gdzie będzie miała złe warunki. Dostali bardzo mało informacji na temat samej dziewczynki i jej stanu zdrowia. Pokazano im tylko akt urodzenia wydany na Ukrainie oraz jedne wyniki badań sprzed 2 lat. Zdaniem Barnettów nawet ich spotkanie z Natalią krótko przed sfinalizowaniem adopcji było nietypowe. Gdy tylko ich zobaczyła, powiedziała do nich mamo i tato, tak jakby ktoś kazał jej tak powiedzieć, albo jakby sama chciała ich manipulować. Wspomniałam także wcześniej, że zdaniem Natalii w nowym domu było jej bardzo dobrze i czuła się tam bezpiecznie. Jednak gdy przesłuchano rodziców, oni podali zupełnie inną wersję wydarzeń. Zdaniem Michaela już pierwszego dnia po zabraniu córki do domu zaczęły się problemy. Tego samego wieczora, gdy Christine przygotowywała Natalię do kąpieli, zauważyła coś, co bardzo ją zaskoczyło. Dziewczynka miała mieć 6 lat, ale miała włosy łonowe. To właśnie wtedy pojawiły się pierwsze wątpliwości co do jej wieku. Wkrótce miały przyjść kolejne wskazówki, które potwierdzały te obawy. Nie lubiła bawić się zabawkami i brać udziału w aktywnościach charakterystycznych dla jej rówieśników. Sposób, w jaki mówiła i słowa, których używała, również nie były typowe dla 6-latków. Kolejnym szokiem dla rodziców był moment, kiedy okazało się, że Natalia nie jest tak niepełnosprawna fizycznie, jak pokazywały jej badania i jak sama podtrzymywała.
Ze względu na skoliozę miała duże problemy z chodzeniem i musiała korzystać z chodzika lub być noszona przez rodziców. Tak było do czasu, aż któregoś dnia podczas wycieczki nad morze chciała razem z braćmi popływać i nie czekając na pomoc rodziców, pobiegła w stronę wody. Kolejne podejrzenia wzbudził fakt, że dziewczynka po przyjeździe do Ameryki była oddawana pod opiekę trzem różnym rodzinom, żeby sprawdzić, czy będzie do nich pasowała, ale za każdym razem okazywało się, że nie i była przez nich oddawana. Zdaniem Christine to jest mocny argument na to, że może coś być z nią nie tak, że tyle osób na początku zdecydowało się nią opiekować, ale później zmieniało zdanie. Wiadomo, że jedna z tych rodzin oddała ją, ponieważ oskarżono Natalię o to, że próbowała złamać rękę innego dziecka. Sama dziewczynka powiedziała, że rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, ale zostało to źle odebrane. Tak naprawdę po prostu przewróciła się podczas zabawy i wylądowała na tej ręce. W tym momencie do pokoju weszła matka i źle zinterpretowała to, co się działo. W końcu Barnettowie zaczęli także wątpić w jej pochodzenie. W dokumentach miała napisane, że urodziła się i pierwsze lata życia spędziła na Ukrainie, jednak gdy przedstawili jej swoją koleżankę, która mówiła zarówno po ukraińsku, jak i po rosyjsku, Natalia absolutnie nic nie rozumiała. Zdaniem małżeństwa powoli sytuacja zaczynała wymykać się spod kontroli. Zachowanie Natalii przestawało być tylko niepokojące, a stawało się niebezpieczne. Podobno Michael przyłapał ją kilkukrotnie, jak ustawiała pineski na schodach, żeby rodzice stawali na nie i ranili sobie stopy. Wraz z żoną uznali, że to może być znak, że może być zdolna do znacznie gorszych rzeczy. Z czasem przyszły także groźby. Natalia mówiła im, żeby uważali, ponieważ może przydarzyć im się wypadek. Rodzina przestała czuć się komfortowo we własnym domu. Zdarzało się także, że gdy członkowie rodziny budzili się w nocy, widzieli Natalię stojącą przy ich łóżku, patrzącą jak śpią. Ich zdaniem sytuacja, która była kroplą, która przelała czarę goryczy, był moment, w którym podobno Christine przyłapała córkę, jak dodawała jej do kawy środka czyszczącego, żeby ją otruć. Michael wraz z żoną podjęli decyzję o wyjeździe, zabraniu ze sobą dzieci i zostawieniu Natalii. Teraz czas na wersję wydarzeń przedstawioną przez samą Natalię. Dziewczyna twierdzi, że gdy została adoptowana w połowie 2010 roku, miała 6, prawie 7 lat, a gdy wybuchł ten skandal, pod koniec 2019 miała 16. Ma również swoją teorię co do tego, dlaczego rodzice tak źle ją traktowali i dlaczego teraz próbują przekonać cały świat, że jest oszustką i że jest niebezpieczna. Jej zdaniem stała się dla nich po prostu ciężarem finansowym. Nie zdawali sobie sprawy, jak kosztowne będzie utrzymanie jej w dobrym zdrowiu. Regularnie, przez wiele lat będzie musiała poddawać się bardzo poważnym i także właśnie kosztownym zabiegom. I jej zdaniem ich stosunek do niej zmienił się na bardziej wrogi właśnie po pierwszej takiej operacji. Zorientowali się, jakie będą to koszty. Mimo że od wyjścia na jaw tych szokujących faktów minęło już ponad pół roku, to nadal nie udało się ustalić, kto w tej sytuacji mówi prawdę. To, co jednak jest bardzo fascynujące z perspektywy czasu, to to, że detektywom udało się dotrzeć do dokumentów z 2012 roku, czyli 2 lata po adopcji Natalii, w których decyzją sądu jej dane i data urodzenia zostały zmienione. Na mocy tej decyzji za jej oficjalny miesiąc narodzin uznano wrzesień 1989 roku, a nie 2003. Oznaczałoby to, że w tym momencie ma nie 16, a 30 lat, a gdy została adoptowana w 2010, miała aż 20. Podobno po wprowadzeniu tych zmian matka powiedziała dziewczynce, że jeśli ktoś zapyta, ile ma lat, ma odpowiedzieć, że 22, ale że wygląda młodo jak na swój wiek ze względu na chorobę. Rok później, w lipcu 2013, Barnettowie wynajęli Natalii własne oddzielne mieszkanie i odizolowali ją od każdego, kto mógł wiedzieć, ile ma lat według swojego pierwotnego aktu urodzenia. Zanim oskarżycieli, Barnettowie zrobili to, żeby móc przestać opiekować się chorą córką i żeby ich znajomi się o tym nie dowiedzieli. Niedługo później, również w 2013, rodzina postanowiła wyprowadzić się do Kanady. Michael i Christine wzięli ze sobą swoich 3 biologicznych synów. Ich najstarszy syn, Jacob, dostał wtedy propozycję udziału w programie oferowanym przez prestiżową placówkę, Instytut Fizyki Teoretycznej znajdujący się w mieście Waterloo w Ontario w Kanadzie. Co ciekawe, chłopak miał wtedy zaledwie 12 lat, ale jest geniuszem. Ma IQ o 10 punktów wyższe od Alberta Einsteina i jego największą pasją jest właśnie fizyka.
W internecie można znaleźć wiele artykułów na temat jego osiągnięć. Wieści o Jacobie dotarły też do Polski, można poczytać o nim na kilku polskich stronach, a nawet posłuchać na YouTubie jego TED Talka. Dziewczynka twierdzi, że gdy rodzice wyprowadzili się do Kanady, miała zaledwie 8 lat i przez ponad rok przebywała sama w mieszkaniu i żywiła się jedzeniem z puszek, które zostawili jej Barnettowie. Podobno umówili się z córką, że będą ją utrzymywać i będą płacić za mieszkanie przez 2 lata, a później będzie musiała poradzić sobie sama. Taki układ wydaje się być sprawiedliwy, jeśli rzeczywiście miała 24 lata, tak jak oni twierdzili, a nie jeśli miała 10, tak jak twierdziła ona sama. Podobno na samym początku ich pobytu kontaktowali się codziennie, jednak później zupełnie przestali do nich dzwonić. Ostatecznie Natalia powiadomiła policję. We wrześniu 2019 roku Michael i Christine po raz pierwszy stanęli przed sądem za zaniedbanie dziecka. W tym czasie nie byli już małżeństwem. W ciągu kolejnych miesięcy odbyły się następne rozprawy i dodano więcej zarzutów, m.in. bardzo poważne oskarżenie o zaniedbanie, które wywołało uszczerbek na zdrowiu, ponieważ pod ich nieobecność Natalia nie miała dostępu do opieki medycznej i opuściła termin ważnej operacji. W sądzie na potwierdzenie swoich słów rodzice przedstawili notkę od psychologa, do którego wysłali Natalię kilka miesięcy przed wyjazdem do Kanady. Podobno podczas tego spotkania dziewczynka przyznała się, że kłamała co do swojego wieku oraz że planuje skrzywdzić swoich rodziców. Wydana została na koniec diagnoza, która określała ją jako psychopatkę i socjopatkę. Nie wiadomo jednak, jak wiarygodna jest ta notka. Równie dobrze mogła zostać sfałszowana na życzenie Christine i Michaela. Tak właśnie twierdzi sama Natalia i jej obecni opiekunowie. W tej sprawie do tej pory nie postawione zostały żadne zarzuty. Rozprawa Michaela Barnetta ma odbyć się w czerwcu 2020 roku, a Christine w lipcu. Jeśli zostaną uznani za winnych, grozi im od 5 do 20 lat pozbawienia wolności. Zdecydowanie jest to jedna z najbardziej skomplikowanych spraw, o jakich kiedykolwiek słyszałam. Przeczytałam mnóstwo artykułów i obejrzałam wszystkie dostępne wywiady z osobami bezpośrednio związanymi z tą sprawą, ale nadal nie jestem w stanie stwierdzić, co tutaj jest faktem, a co fikcją. Czy to rodzice kłamią, czy kłamie sama Natalia? Do dziś nie udało się nawet stwierdzić, ile tak naprawdę dziewczynka ma lat. Ona twierdzi, że 16, ale nie ma na to bezpośrednich dowodów. Kilka lat temu na zlecenie Michaela i Christine wykonane zostały badania i podobno wtedy lekarz na podstawie zębów Natalii oraz jej rozwoju stwierdził, że ma ponad 20 lat, jednak większość osób uważa, że te badania zostały sfałszowane. Z tego co wiadomo, nowe badania po wybuchu tego skandalu nie zostały zlecone, ale najprawdopodobniej i tak ich wynik nie byłby dokładny ze względu na chorobę dziewczynki. Obecnie Natalia mieszka z inną rodziną, z Cynthią Mans i jej mężem i para wierzy, że Natalia ma teraz 16 lat i ich zdaniem nie stwarza żadnego zagrożenia. Jednoczą siły w celu walki o jej dobre imię i razem z nią udzielają wywiadów przeciwko Barnettom. Nadal nie wiadomo, czy jest oszustką, która właśnie zabrała się za manipulowanie kolejnej rodziny, czy po prostu osieroconym, niepełnosprawnym dzieckiem, które miało trudne dzieciństwo i jeszcze mniej szczęścia w procesie adopcyjnym. Niewiarygodne jest to, że w dzisiejszych czasach może być tyle wątpliwości co do czyjegoś wieku, których nie można łatwo rozwiać badaniami. Bardzo zachęcam Was do dyskusji i dzielenia się Waszymi przemyśleniami. Chętnie dowiem się, komu w tym przypadku wierzycie. Teraz wrócę jeszcze na chwilę do mojego stwierdzenia z samego początku dzisiejszego filmu, czyli tego, że ta sprawa brzmi jak scenariusz filmu. Jak tylko zaczęłam o niej czytać, to do głowy przyszły mi 2 tytuły filmu, w których tematem jest podobna historia, czyli adopcja dziecka, które okazuje się być kimś innym niż myślano. Te filmy to Sierota i Przypadek 39. Jestem pewna, że takich filmów jest więcej, ale te akurat oglądałam i te natychmiast przyszły mi na myśl. Sierota opowiada historię małżeństwa, które adoptowało dziecko, 9-letnią dziewczynkę, ale z czasem okazuje się, że idealnym dzieckiem jest tylko z zewnątrz, a wewnątrz kimś zupełnie innym. I nie jest to oczywiście identyczna historia do sprawy Natalii. Ta zawiera wiele fantastycznych elementów i sił nadprzyrodzonych, jednak można zauważyć wiele podobieństw. I trudno mi jest sobie wyobrazić być rodzicem w takiej sytuacji i nagle zorientować się, że dziecko, z którym mieszka się pod jednym dachem, nie jest tym, kim się wydawało. A drugi film, Przypadek 39 z Renée Zellweger w roli głównej, przedstawia historię kobiety pracującej w pomocy społecznej, która pracuje nad sprawą dziewczynki z patologicznej rodziny. W końcu dziecko zostaje odebrane rodzicom i kobieta postanawia ją adoptować.
Po pewnym czasie okazuje się, że dziewczynka nie jest tym, kim się wydawało i że rodzice jednak mogli mieć powód, żeby traktować ją w ten sposób. I to jest już koniec dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że ten temat był dla Was równie interesujący jak dla mnie. Jestem niesamowicie ciekawa Waszego zdania. A może słyszeliście coś jeszcze na temat historii Natalii, o czym dzisiaj nie wspomniałam? Napiszcie to w komentarzach, jestem pewna, że wszyscy chętnie przeczytamy. Jeśli słyszeliście o podobnych sprawach, o których chcielibyście, żebym powiedziała w kolejnych odcinkach z tej serii lub jakimś innym typie spraw, to oczywiście również dajcie mi znać w komentarzach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!